Hej wszystkim, tu Stokrotka i jak widzicie, jesteśmy w naszym domku! Albo inaczej, na naszej wyspie! Yuppie! Znowu odcinek! Jej! Jej! Jak widzicie, domek wygląda inaczej, bo jest zbudowany. Za chwilę wam wszystko pokażę. I... tak! Pokażę wam nowe rzeczy. Choinka ciągle stoi. Myślałam o tym, że ją po prostu zostawię, bo... muzyko... albo... okej. Zostawię ją jako takie drzewko, nie wiem, może tam... coś innego potem będzie? Jakieś kwiatuszki czy coś... Dobra, ale my już wchodzimy do gry i wam pokazuję, co jest nowe. To cały domek jest nowy tak naprawdę. Wyjęłam ten crafting i piecyk, bo były pod ziemią. Tak, zrobiłam okna. Dachu jeszcze nie ma, będzie później. I tutaj pójdziemy zbierać zboże, bo urosło, a ja potrzebuję jedzenia. I tutaj tak szybko urosło. Wow, przed chwilą tutaj ścięłam drzewo i już jest. Bardzo szybko urosło. No dobrze, ale właśnie tutaj ścięłam drzewo i zrobiłam jeszcze sobie spodenki, bo nie miałam. I za dopiero teraz zauważyłam, że już nie mamy ten. Nie mamy w ogóle sadzonek brzozy, a brzoza jest słana, dlatego tak domek wygląda. Szkoda, że nie mamy brzozy. Tutaj zrobiłam tak. Będziemy zbierać jedzonko. Tylko dwa urosły szkoda. A nie, jest jeszcze trzeci. To będzie chlebek akurat. Zostało. Dobrze, idziemy do domku. Piec chlebek. Zamkniesz drzwi. Dziękuję. Dobrze. Ziup. Chlebek! O, dostałem od razu ten. To, wiecie. Zapomniałam, jak to się nazywa w polsku. O, nie mamy mleka ani jajek. Nie ma tych. Nie ma krów. Tego nie umiem. Rybkę! To trzeba pająka złapać. Diamenty! Ja bym chciała kiedyś tutaj dojść. O, to jest end. Coś. Nether. Tutaj doszłam na moim prywatnym jakby save, ale póki mamy to zjemy sobie i myślałam, że dzisiaj spróbujemy pójść sobie jeszcze raz szukać tej jaskini. Zrobię sobie, bo mam tutaj trzy żelaza, sobie zrobię żelazny kilof takim na potem. Widzicie, mam tutaj kamienny, on się niedługo skończy, dlatego chcę sobie zrobić nowy i sobie zrobię nową łopatę, bo potrzebujemy i wyruszamy. Coś zostawić muszę? Naprawdę nic nie jest takiego ważnego. Schodki sobie zostawię i nie, musimy być. A, piasek. Zostawię. Po co trzymać? Dobra. I jaskinia. Gdzie to jest? A, tu. Myślałam, że możemy też spróbować się po prostu tak tutaj z domku kopać w dół. I tak, właśnie o tym mówiłam. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Bo tak to idziemy zawsze naokoło i tam jest woda i wszystko. Aha. Da się zrobić schodki?
jesteśmy tutaj. Ty sobie zrobię ładne schodki i napiszę wyjście. Polskie litery. Głupie. Wyjście. Dobra, jest. Tutaj możemy skopać węgiel. Skopać węgiel. Potrzebujemy surowca. Wiem, że mam mnóstwo węgla w domu, ale... Tu. Tu w dół? Już nie pamiętam. Mam nadzieję, że nagle nie spadnę gdzieś. Aha, właśnie o to mi chodziło. Tam w dół jest daleko? Nie. Tędy, tędy. Tędy, 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 tędy. Widzę na mapce jakieś potworki, jeśli pójdę tędy. O Jezu, coś jest za mną. Dzień dobry. No! To zombie mi hałasuje. Słyszę malutkiego nietoperka. Próbuję się kierować nawigacją GPS. Są nade mną? Ja bym tak nie chciała bardziej, że tak mi zombie na głowę spadnie. Chyba, że tu... Gdzie one są? Patrzcie, prawie w nie wchodzę na tej mapce. Where are you? To jest mnóstwo węgla. Okej, tu są. Pamiętajcie, zawsze za szwierem jest jakaś jaskinia. No, tu są. Ale ja słyszę szkieletów, nie lubię szkieletów. Strasznie dużo razy umarłam już przez szkielety. To jest takie irytujące, bo wiecie, chcecie je zabić, a tu one za siebie strzelają i się nie da. Może sobie tutaj coś postawimy, żeby nam... O Jezu. Świeciło. Okej. Za mną mam nadzieję niczego nie ma, bo ja nie chcę więcej towarzystwa niż to co widzę na tym. Widzę też, że jest noc, więc... Dlaczego? Zrobię takie łatwiejsze wyjście, bo muszę nagle uciec. Dobra, kupimy. Aha. Dzień dobry. Aha, tu jest ktoś. Nie to. Kuku. Co tam boi pójść? Zasięgnę? O Jezu, co tu się dzieje? Okej. Ja nie mam zielonego pojęcia, co się przed chwilą stało. O Jezu. Co to było? Dobra, to było strasznie dziwne, ale jeszcze raz tam boję pójść. Nie, nie słuchaj! Jak one mnie widzą? Jeju, tam jest ten szkielet? Ja się boję tam przez tego szkieleta pójść, ale on chyba z zombie walczy. Chyba tak.
tam jest, ale weźcie jak te creepery. Ja się boję tam iść. Co się tu dzieje? To jest jakaś masakra. Jakoś teren psują i wszystko. Dobra, wchodzimy tam. Okej, szkieleta nie ma. Żelazo. Tej drogi nie ma. Dobra, na razie jesteśmy bezpieczni, super. Nie mam drewna. Po co ja odkładam tamto drewno? Tu jest już woda. Ja się tu musiałam wcześniej kopać, ale nie zauważyłam. Ale skąd te zombie tak? Słyszę jeszcze innego szkieleta. Tutaj gdzieś muszą być. Ale tu widzę żelazo, więc je wezmę. Może jest więcej. Poszukamy. Nie no, ale jak ten creeper wybuchł i wszystko. Wszystko tylko... Otworzyłam jeden kamyczek i wszyscy zaczęli strzelać. Jakieś chore. No i ja tu wszędzie byłam, a to jakoś tu było ukryte. No. Ale... No co ja robię? No, teraz mnie ten zombie irytuje, bo ja nie wiem, gdzie on jest. Nade mną? Ja bym w górę nie chciała się kopać. Nade mną jest chyba. Skubaniec. Jesteś nade mną? Nie no, gorzej teraz słyszę. A bo jest noc. Dlatego. Ale tu jeszcze gdzieś ktoś jest. Nie wiem gdzie. Bo jeszcze słyszę. Tu pewnie gdzieś siedzą. I jak ktoś biega, wy słyszycie te wszystkie dźwięki? Patrzcie, co się dzieje. Zombie musi być gdzieś tutaj pod nami. Dobra, nie wiem, co przed chwilą sprawdzam, bo chciałam zobaczyć, czy mam jakiś proszek po creeperze. Ale czuję, że on sam wybuchł, więc się sam zabił. Coś jest slime. Nie wiem, jakieś dziwne. Ojeju, weź tak. To jest jakiś spawner. Tak. O! Jeszcze co? Co my tu mamy? One są pod nami. Ale ja się boję tam schodzić. Mam za mało świeczek. Tam jest. Zobaczcie, jest szkielet. I chcę też wiedzieć, czy się spadnę na dół. Dobra, my tutaj za chwilę wrócimy. Teraz idziemy do wyjścia, bo ja potrzebuję więcej rzeczy ze sobą. Tędy? Tak. Tutaj.
też jesteś szkielet. Nie mówcie, że tutaj się coś zespawnowało. Ja wolę tego wyjścia używać. To jest po prostu pod domkiem, ale słyszę, że coś na mnie. Coś tam na mnie czeka i to coś się samo zabija. Więc ja chyba tutaj poczekam. Czy wy wiecie, jak to coś nie mogło mnie trafić? Czy tutaj się teraz zespawnowały te wszystkie potwory? To było dziwne, bo ten szkielet we mnie celował. Ja tam se stałam i on mi nic nie robił. Zobaczcie. Mi się nic nie stało. A ja myślałam, że one się u góry biją. Niespodzianka. Dobry. Cześć. Chodź. Au, uderzyłeś mnie. No. I jest słoneczko. My mamy tylko jedno żelazo. Ale to było na serio dziwne, to co się tam stało. Tylko jeden chleb. Ja widziałam więcej. Przepalimy. To jeden o coś, co dostaliśmy. A nie, dwa. Okej, ja już nic nie rozumiem. Strzały to jest fajnie, bo łuk będzie można zrobić. Nasionka. Ale my potrzebujemy pochodnie, bo tam widzieliście, coś normalnie działo. Ja się aż tam boję iść. To jest jakieś straszne miejsce. Mi tu stoper idzie, niedługo będziemy kończyć. Jak widzę, bo tak 20 minut jeden odcinek to dla mnie najlepiej pasuje. Więc nasze znalezisko dzisiaj to jedno żelazo, trochę tego. Trochę dostaliśmy też węgla, trochę zombie, trochę szkieletów. Dwa creepery nam prosto w twarz wybuchły, więc to było bardzo miłe. To był jakiś zwariowany odcinek, na serio, bo ja kompletnie nic nie czaję teraz, co się przed chwilą stało. Wiem, że tam jest ta wielka jaskinia. Puścić mnie. Ale nie wiem, jak tam zejść, bo tam od razu jest taka wielka dziura i ja się boję, że tam nagle zacznie do mnie strzelać. Tak. Patrzcie. Nie mamy nic. Pozrzucam żwir. No. Jak na złość. O. Jest super. A tutaj jest sadzonka. Dobra, sadzonka. Jesteś. Halo. Chciała sadzonkę. I to drzewko niech niedługo urośnie. Chyba je w swoim miejscu zasadziłam. Może je zasadzimy. Może tutaj urośnie. A tutaj sadzonka. Halo.
potrzebujecie. Poczekamy na tę sadzonkę i już będziemy kończyć, bo już nagrywam właśnie 20 minut. I myślę, że 20 minut to jest maks na jeden taki odcinek. O. Gdzie stało to drzewo teraz? Dobra, tu. Więc idziemy do naszego pięknego domku bez dachu. I... tak, to już było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, mamy teraz dwa nowe waypointy, wielka jaskinia i wyjście. Tam mamy chlebek za mną. Stoi nasza ciągle choinka i wszystko, ale tak, znaleźliśmy tą wielką jaskinię, której szukałam ciągle. I ja się bardzo cieszę, w następnym odcinku pewnie będziemy tam znowu iść. I może nawet coś jeszcze zrobimy, nie wiem. Ja bym bardzo chciała znaleźć diaks. No dobrze, ale... więc mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Było dużo niespodzianek przez te creepery, które ciągle wybuchały. I po prostu ta jaskinia mnie bardzo zdziwiła. I najbardziej też ten szkielet, który we mnie strzelał milion strzał i mnie nigdy nie trafił. To było bardzo dziwne. Pamiętajcie, żeby wchodzić na mojego Instagrama królowa.stokrotka. Oczywiście bez polskich znaków. I możecie mnie tam obserwować. Tam będę czasami wrzucać zdjęcia. Ostatnio nie jestem aż tak dużo na tym użytkowniku, bo mam mój też prywatny, ale to jest taki jakby YouTube'owy. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli wam się podobał, i subskrybować mój kanał na więcej. I pa, pa!